16 stycznia wspominamy świętych Berarda i towarzyszy, pierwszych męczenników franciszkańskich. W 1219 roku podczas drugiej kapituły generalnej zakonu święty Franciszek z Asyżu wysłał 6 braci w podróż misyjną do północnej Afryki, aby głosili Ewangelię muzułmanom. W tym gronie było 4 kapłanów. Berard Scarbio wstąpił do zakonu w 1213 roku, Vitalis, Piotr i Otto oraz 2 bracia zakonni Akursiusz i Adiut. Vitalis, przełożony braci, w trakcie podróży zachorował i musiał pozostać w Hiszpanii. Pozostali bracia podczas próby głoszenia Ewangelii w meczecie w Sewilli zostali aresztowani i zaprowadzeni przed oblicze emira. Starali się nakłonić go do przyjęcia chrztu, ten jednak nakazał ich ściąć. Wkrótce zmienił jednak zdanie i pozwolił im kontynuować podróż. Misjonarze dotarli do Maroka. Chociaż spośród nich tylko Berard znał język arabski, odważnie głosili Ewangelię. Stanęli przed obliczem sułtana Miramolina, próbując także jego przekonać do przyjęcia chrztu. Władca nakazał im opuszczenie kraju. Ponieważ bracia nie podporządkowali się rozkazowi, zostali uwięzieni w Marrakeszu. Poprzez groźby i tortury nakłaniano ich do wyrzeczenia się wiary. Próby te pozostały nieskuteczne. 16 stycznia 1220 roku sułtan w przypływie gniewu ściął 5 braci franciszkanów swoim bułatem. W ten sposób stali się oni pierwszymi męczennikami zakonu założonego przez świętego Franciszka jeszcze za jego życia. Ich ciała przywieziono do Koimbry w Portugalii. W ich pogrzebie brał udział pewien pobożny kapłan, znany dziś powszechnie jako święty Antoni z Padwy. Kanonizacji męczenników dokonał w 1481 roku papież Sykstus IV. Módlmy się. Boże, Ty uświęciłeś początki zakonu franciszkańskiego chwalebnym bojem Twoich świętych, Berarda i towarzyszy, którzy nie wahali się umrzeć dla Ciebie. Spraw, abyśmy z podobną odwagą wyznawali Ciebie aż do kresu naszego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.